Prawda? Traktor taki hukaj. Ale ty dajesz. No jest. Ode jak wszystkie tutaj cztery, jak zaczęły mruczeć. Matko, jak ładnie. To sięgę koniecznie, tak kusi, to sięgę mi proszę Simona. A budryż mnie zagryzie, nie problemu. A nie, jutro nie wracam na całe szczęście. Ale nie, moje koty na przykład, jak ja przychodzę ze schroniska, a już ostatnio trochę już zaniedbałam higienę, czyli już nawet nie zmieniam ubrań. To moje koty w ogóle już obłuchają mnie z wewnątrz. O Jezu, pompon, o Jezu, pompon. Do którego? No i co ja mam zrobić? Wziąć dwa. Naprawdę, proszę się nie zastanawiać, wziąć dwa. No weź tego, który... Nie, ja w ogóle nie mam stąd ani jednego zwierzaka. Nie? Ja mam jednego ze schroniska w Borach Tucholskich, a drugiego mam z podwórka. Znaleźnego. U koleżanki tam przyszła kotka i po prostu jej się okłóciła. Naprawdę, ja nie myślałam, że on jest aż taki niebieski. Ale to się Miria zdziwi. Ja wiem, Miria, mamy takiego dzikiego kota, słuchaj. Skacze po ścianach normalnie. A tak muszę? Mhm. Tak ciężko oddycha, no. Tak coś jakby miała, kurczę, ale to też może być kwestia tego, że one mają robaki. Bo to czuć w brzuszkach, że oprócz tego, że są nażarte na maksa, to one jeszcze teraz muszą być drugi raz odrobaczone, te brzuszki mają za twarde i czasami zarobaczenie u kotów, one znajdą domy szybko, więc tak trochę ja to miałam taki wyrzucie. Oczy wielkie. Już prawie zasypiam, prawie jak u mamy na kolanach. Zobacz, co tu się dzieje. Znaczy, my tutaj jesteśmy dzisiaj na pewno do 16. Ja właśnie chciałam, to ja się...